Miasto miłości, mody, sztuki i makaroników. Dziś pokażemy Wam, jak spędzić jeden dzień w Paryżu i co warto zobaczyć w ciągu 12 godzin. Mamy co prawda do dyspozycji cały weekend, ale jutro zaplanowaliśmy trochę mniej znane atrakcje, które zobaczycie w następnym filmie. Przekonamy się, czy jeden dzień wystarczy, żeby zobaczyć wszystkie najważniejsze atrakcje Paryża. Od wieży Eiffla, Pól Elizejskich, Huku Triumfalnego, Moulin Rouge, po Louvre. Także zapraszamy! Jest godzina 9, dzień zaczynamy od zwiedzania Louvru. Warto przyjść tutaj tak wcześnie, żeby ominąć kolejki. Louvre to jedno z najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie. Potrzeba by miesiąca, żeby obejrzeć każdy eksponat z osobna i przejść wszystkie korytarze. Ale my chcieliśmy chociaż troszkę skorzystać z tego, że jeszcze możemy wejść za darmo, ponieważ do 26 roku życia wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają wejście za free. A co jeśli ma się więcej niż 26 lat i bilet kosztuje tutaj 17 euro? Warto tutaj wejść mając tylko jeden dzień? Wydaje mi się, że warto, zważywszy na to, jeżeli przyjdziemy o 9, wejdziemy bez kolejki, spędzimy 3 godziny, zobaczymy Mona Lizę i myślę, że to jest dobrze wydane 17 euro. Główne wejście do muzeum prowadzi przez szklaną piramidę, która powstała w 1989 roku na wzór egipskiej piramidy Cheopsa. W Louvre znajduje się około 380 tysięcy eksponatów, a paryskie muzeum w 2018 roku odwiedziło ponad 10 milionów ludzi. Paryż świetnie łączy starą architekturę z nową. Najbardziej wyrazistym tego przykładem są piramidy ustawione na dziedzińcu Louvru. Podejrzewam, że nikt sobie już nie wyobraża bez nich tego placu, a oczywiście nie obyło się bez kontrowersji. Do wieży Eiffla i doszliśmy do mostu Aleksandra III, który jest jednym z najładniejszych mostów w całym Paryżu. Most został nazwany na cześć cara Aleksandra III Romanowa. Stanowi symbol przyjaźni francusko-rosyjskiej z XX wieku. Most jest popularny wśród reżyserów, to tutaj nakręcono finałową scenę o północy w Paryżu i teledysk Adele Someone Like You. Parę kroków od mostu Aleksandra III znajduje się Pomnik Wolności. Jest to pełnowymiarowa replika pochodni, którą dzierży Statua Wolności w Nowym Jorku, a nieoficjalnie stał się pomnikiem ku pamięci księżnej Diany, która zginęła właśnie tutaj. Dobra, jesteśmy pod wieżą Eiffla, jest godzina 14. Przyszliśmy tutaj bezpośrednio spod Louvru, jak widzieliście przed chwilą. Wy możecie sobie podjechać na Trocadero i zejść bezpośrednio schodami tutaj pod wieżę Eiffla. My nie będziemy na nią wjeżdżać, bo wjazd kosztuje na ten pierwszy poziom niższy 16 euro, a na samą górę 21. A nawet 25. A nawet 25, tak. W każdym razie Bartek już tutaj był parę lat temu i już ten widok odhaczył, a ja mam lęk wysokości i po prostu nie czuję potrzeby, żeby wjeżdżać na samą górę. A z ciekawostek jeszcze na samej górze jest pokój, w którym Eiffel sobie pił herbatkę z Edisonem. Wieża Eiffla została zbudowana w 1889 roku z okazji wystawy światowej we Francji oraz miała upamiętniać setną rocznicę wybuchu rewolucji francuskiej. Budowa trwała 2 lata i była niesamowicie na tamten czas innowacyjna i po prostu opatrzona wielkim ryzykiem. To było wielkie osiągnięcie, że w tak krótkim czasie tak wielka konstrukcja została wzniesiona. A co ciekawe, po 20 latach wieża miała zostać rozebrana. Nie można być w Paryżu i nie spróbować makaroników. Ich historia zaczyna się we Włoszech, a z czasem trafiły na paryski dwór, gdzie zyskały swoją niegasnącą sławę. Polecamy ich spróbować, bo są naprawdę przepyszne. Nie warto na nich oszczędzać. My za jeden płaciliśmy 2,5 euro. Ich tańsze zamienniki, które mają sztuczne, intensywne kolory, nie zasługują na waszą uwagę. To kompletnie nie ten smak. Zaufajcie nam. Jesteśmy właśnie pod łukiem triumfalnym. Jego budowę zlecił Napoleon. Ma być to pamiątka wszelkich zwycięstw francuskich. Jego budowa trwała 30 lat i Napoleon jej nie dożył. A jest to drugi co do wielkości łuk triumfalny na świecie. Pierwszy jest w Korei Północnej,
Na samej górze tego łuku jest punkt widokowy i możecie wejść sobie popodziwiać panoramę. Wejście kosztuje 13 euro, chyba że ma się mniej niż 26 lat, wtedy jest za darmo. W Paryżu najlepiej poruszać się metrem. Można nim dojechać właściwie wszędzie i jest to bardzo proste. Jeden bilet kosztuje euro 90, ale bardziej opłacalny jest zakup biletu na 10 przejazdów za 14,90. Jest godzina 18 i właśnie dojechaliśmy pod Moulin Rouge. Jeżeli macie trochę siły, to wsiądźcie do M2 pod Łukiem Triumfalnym i przyjedźcie właśnie tutaj, ponieważ możecie się przejść po pięknej dzielnicy Montmartre. My teraz idziemy na wzgórze Montmartre, gdzie będziemy oglądać zachód słońca. Spakowaliśmy się w niezłą kolejkę tam na górze Montmartre, skąd musieliśmy się szybko ewakuować, a teraz idziemy coś zjeść. Dlatego dziękujemy Wam za ten film i mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny. Byliśmy znowu w McDonaldzie, bo oczywiście nie chciało nam się szukać jedzenia. Była taka godzina, że woleliśmy iść po prostu do sprawdzonego McDonalda. I tego McDonalda klasyfikujemy najniżej ze wszystkich do tej pory.